wydawać by się mogło, że biżuteria sama w sobie jest piękna i nic więcej nie potrzeba. Dla kobiet wystarczą kolczyki, ładna bransoletka czy też wisiorek na szyi, ale okazuje się, że artyści mają na to zupełnie inne spojrzenie i już teraz z ludźmi, którzy i biżuterię, i ceramikę użytkową zamieniają w prawdziwe dzieła sztuki, będziemy rozmawiać. Razem z nami pani Iwona Tamborska, twórczyni artystycznej biżuterii, zwyciężczyni pierwszej edycji Aniołów Rzemiosła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Razem z nami również na łączach Mariusz Potyszka, twórca ceramiki artystycznej, rzeźb, laureat pierwszej edycji wspomnianych Aniołów Rzemiosła. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Muszę państwu powiedzieć, że świat artystycznej biżuterii jest mi poniekąd znany, ponieważ moja małżonka przez długi, długi czas już zajmuje się biżuterią sutasz, tworząc między innymi kolczyki i zmieniła mój pogląd na damską biżuterię, bo do tej pory wydawało mi się, że kolczyki są po prostu kolczykami, ewentualnie na uszach pojawiają się klipsy, ale pani Iwono pokazuje, że ta biżuteria to są małe dzieła sztuki, które niosą z sobą przekaz, niosą z sobą duszę, a właściwie to tej duszy nabierają dopiero, kiedy trafiają na szyję, czy też na wspomniane przeze mnie uszy. No tak, oczywiście, jakby dla mnie w ogóle biżuteria jest przejawem jednego z najwyższych umiejętności ludzkich, bo żeby w miniaturowym przedmiocie zażyć nie tylko jakby majstersztygi kunszt ludzkości, potrzeba naprawdę dziesięcioleci mistrzowskiej pracy oddanej, ale też jakby pracy artystycznej. Więc jest to praca na dwóch poziomach, jakby duchowym, ale też materialnym. Więc tworzenie dzieł sztuki, takie, które są porównywane, nie wiem, z dziełami René Lalique, albo współcześnie Boucheron, albo Ostilly, Assolion, wymaga poświęcenia całego życia. To prawda, ale potem nadchodzą takie momenty jak Anioły Rzemiosła. No i można podzielić się tymi swoimi pracami, no a przy okazji także zwyciężyć. Pierwsza edycja Aniołów Rzemiosła dla pani jako artystki tworzącej właśnie biżuterię, to jest takie zwieńczenie dużego wysiłku, jaki jest poświęcany zawsze w pracowni? No jest bycie finalistką, laureatką, w sumie laureatką, to jest osoba, która wygrała, no jest dla mnie ogromnym zaszczytem i ogromnym szczęściem. Jakby nie do końca jest to zwieńczenie, no bo jakby jest to jeden z konkursów, w którym udało mi się coś ważnego osiągnąć, ale niezwykle jest on dla mnie ważny, zwłaszcza teraz w tym okresie życia, bo ja tak się jakoś złożyło, że chorowałam teraz i fakt, myśl o tym konkursie i o tym, że mam jego wsparcie, był dla mnie w tym trudnym okresie bardzo ważny, a dodatkowo tak się złożyło, że właśnie praca, która została wyróżniona w tym konkursie, ta zwycięska, trafiła w tej chwili do Muzeum Narodowego w Chinach, jest właśnie prezentowana, jutro będzie otwarcie. To jest jedno z najstarszych muzeów w ogóle w Chinach, Muzeum Tianjin, i ta praca jest w tej chwili tam jednym z najważniejszych eksponatów. Będzie pokazywana przez 3 miesiące, więc jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Proszę bardzo, czyli jury Aniołów Rzemiosła się nie pomyliło, stawiając właśnie na tę pracę. My oczywiście, drodzy państwo, w międzyczasie podglądaliśmy obrazki różnych prac artystów, którzy zgłosili się do Aniołów Rzemiosła, w tym również podglądaliśmy ceramikę. No i tutaj, panie Mariuszu, sytuacja jest nieco inna, bo ceramika od wielu, wielu lat, żeby nie powiedzieć wieków, była zamieniana w dzieła sztuki. No i ta tradycja trwa do dzisiaj, chociaż pewnie takich artystów z zacięciem do ceramiki już nie jest tak wielu. Oczywiście, ale mogę poszczycić się tym, że pochodzę z pięknego miasta Bolesławiec i bolesławiecka ceramika jest rozsławiona w sumie na cały świat, co napawa mnie dymą. Mamy też tu wielu artystów, którzy pochodzą z tego okręgu i tak na dobrą sprawę ceramiką i rzeźbą zacząłem się zajmować jakieś 4 lata temu. Ta potrzeba narodziła się w moim sercu i jest to chyba takie największe szczęście, które mi się mogło przytrafić. Sztuka na pewno nas mocniej uwrażliwia, zmienia nas jako ludzi i jest to naprawdę coś wyjątkowego, przynajmniej w moim życiu.
Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o Anioły Rzemiosła, to było naprawdę bardzo duże wyróżnienie przez wszystkich artystów, którzy byli w Kapitule, żyli, bo ci ludzie poświęcili sztuce całe swoje życie. I dla nas, laureatów, dla nas, finalistów, to naprawdę było no, coś wyjątkowego, bo jeżeli tacy ludzie nas doceniają, to naprawdę to, co robimy, ma sens i jak najbardziej no, dodaje nam takiego podmuchu w skrzydła, tak? W tym roku również będzie kolejna edycja oczywiście Aniołów Rzemiosła, więc ci wszyscy młodzi artyści, którzy gdzieś tam tworzą, tak, którzy gdzieś próbują kreować, budować sztukę w sercu wokół siebie, no jak najbardziej zachęcam wszystkich, żeby próbować, bo sam jestem przykładem tego, że nie ukończyłem żadnych gdzieś tam studiów po drodze, tak, i nie miałem jakiegoś wykształcenia. Ale jest to coś tak wyjątkowego w moim życiu, że no chciałbym tylko tym się zająć i w przyszłości tylko to robić. Jest to marzenie, do którego dążę na pewno. To ja jeszcze tylko tak na koniec, panie Mariuszu, króciutko chciałem zapytać, czy w tegorocznej edycji również będzie pan brał udział? Wie pan, jeszcze nie jestem w stanie właśnie określić tego. Bo na pewno teraz jestem w trakcie przygotowywania fajnego projektu i kolejnej pracy, większego projektu. Jeżeli mi się uda to wszystko sfinalizować, to tak, jak najbardziej spróbuję, no bo przecież to też jest bardzo duże wyróżnienie, tak? Być tam i doświadczyć właśnie tego, poznać tak fantastycznych ludzi na swojej drodze, to naprawdę jest wyjątkowe, bo sztukę powinno się robić gdzieś tam z potrzeby serca, a nie dla pieniędzy. Ja najchętniej wszystkie rzeźby bym rozdał, ale wiem, że muszę też no, siebie starać się rozwijać i generalnie właśnie nabudować tą markę, prawda? A każde takie przedsięwzięcie, każdy konkurs, tak jak tu z Państwem teraz nawet rozmawiam, to dla nas jest bardzo istotne, tak? Bo my rozwijamy dzięki temu siebie. Możemy docierać do większej ilości ludzi, co jest niezwykle ważne dla młodych artystów. A dla nas jest piękne pokazywać takie dzieła sztuki. Pani Iwono, rozumiem, że skoro ten trudny okres już za panią, to teraz trzeba zakasać rękawy i przygotowywać się do kolejnej edycji Aniołów. O, ja nie tyle myślę o edycji, ile faktycznie jakby mam teraz taką falę uskrzydlenia i inspirację pracami antycznymi i na tym się bardzo koncentruję. Bardzo mnie ostatnio zafascynowały właśnie biżuteria z okresu starożytnego Rzymu i okresu hellenistycznego IV wieku przed naszą erą Grecji. No i tworzę właśnie taką kolekcję i dzięki właśnie Aniołom Rzemiosła mogę się na tym skoncentrować, nie myśleć o niczym innym, tylko poświęcić się temu, a zależy mi na tym, żeby tworzyć to tak jak to tworzyli właśnie mistrzowie w tym IV wieku przed naszą erą, czyli rękami od początku do końca, więc odrzucam większość maszyn i robię to wszystko ręcznie, powolutku, włącznie z rzeźbieniem od środka w kamieniach, więc jest to dla mnie fascynująca przygoda i przede wszystkim myślę o tworzeniu, a nie o innych rzeczach. To w takim razie, drodzy Państwo, my będziemy śledzić, podglądać także w social mediach. No i mam nadzieję, że spotykać się również z Państwem w Poddaszu w przyszłości, żeby o tych pracach i postępach dalej mówić i je pokazywać szerszej widowni. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze wirtualne spotkanie. Pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A teraz pa!